W siedzibie Stowarzyszenia Śpiewaczo-Muzycznego imienia Chopina odbył się drugi etap konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Konstantynowa Łódzkiego. Burmistrz Henryk Brzyszcz dokonał krótkiego podsumowania pierwszej edycji i opowiedział o wygranych projektach. Następnie przedstawił propozycję zmian do regulaminu drugiej edycji. Maj do końca to będzie praca nad regulaminem i wprowadzeniem zmian, które ewentualnie Państwo wnosicie, aby poprawić tę formułę, którą wypracowaliśmy wspólnie z komisją, aby poprawić niektóre zapisy, które spowodują, że ten budżet jeszcze bardziej będzie przez Państwa postrzegany jako dobra instytucja. Dlatego dokładamy tutaj, to nie jest jeszcze ostateczna wersja, ale takie zmiany, proszę Państwa, że każdy mieszkaniec uprawniony będzie miał dwa głosy. Będzie głosował na jeden i drugi, bo czasami bywa tak, że ma jeden głos, dwa projekty czy trzy, nie wiem jak postąpić. I tutaj, żeby ta ogólnodostępność była większa, proszę Państwa, dodajemy tę szansę, taka jest propozycja, żeby każdy miał mieszkaniec, który jest uprawniony, dwa głosy. Na spotkanie przybyło ponad 20 mieszkańców. Padło wiele cennych uwag i ciekawych propozycji. Wszystkie będą szczegółowo rozważane.